O ochronie środowiska można mówić przy różnych okazjach i w różny sposób. Zapraszamy do wspólnego przeglądania kartek z kalendarza ekologicznego. Kalendarz ekologiczny otwiera się dziś na trzech datach: 22, 24 i 25 kwietnia. 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Obchodzono go po raz pierwszy w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Dziś trudno wskazać kraj, w którym w tym dniu nie mówi się o Matce Ziemi. Dzień Ziemi ma na celu pobudzanie świadomości ekologicznej, nauczanie poczucia odpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko. Jest też jedynym wydarzeniem obchodzonym jednocześnie na całym świecie przez ludzi różnych narodowości, ras i religii. 24 kwietnia to Dzień Zwierząt Laboratoryjnych. Ma on na celu nie tylko nakłanianie do rezygnacji z testów wykonywanych na zwierzętach, ale również zwrócenie uwagi na konieczność poprawy warunków hodowli i obchodzenia się ze zwierzętami. Część badań przeprowadzanych na zwierzętach jest wykonywanych w celach medycznych i w tym przypadku trudno byłoby z nich całkowicie zrezygnować, lecz dużą ich część stanowi testowanie produktów kosmetycznych i chemii użytkowej. To, co my wszyscy możemy zrobić, to konsekwentnie wybierać w sklepach szampony, kremy, proszki do prania czy pasty do zębów nietestowane na zwierzętach. 25 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Ten dzień ma na celu zwrócenie uwagi na obecność dźwięków w naszym codziennym życiu oraz na nasz udział w ich tworzeniu. Świadomość zagrożenia hałasem umożliwia podjęcie działań zapobiegających jego nadmiernemu generowaniu. Dzień obchodzony jest od 2001 roku z inicjatywy Towarzystwa Higieny Akustycznej. Czy wiesz, że ucho ludzkie jest w stanie zarejestrować fale dźwiękowe o częstotliwości od 16 do 20 tysięcy herców? Mianem hałasu określamy występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka. Miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach. Wartość progowa, będąca jeszcze w stanie wywołać u człowieka wrażenie słuchowe, tak zwany próg słyszalności, wynosi 0 decybeli. Natężenie dźwięku powodujące fizyczne odczucie bólu to 130 decybeli.